Witajcie rowerowe świry, z tej strony Magda Szczekutek i Jan Kieliński. Zapraszamy Was na kolejny odcinek miejscówki z Dartmoor Bikes. Dzisiaj jesteśmy w Krynicy. Dzień dobry. Dopiero co zaczynamy odcinek, a już mamy dla Was bardzo cenny tip. Co zrobić, jak nie lubicie wstawać rano, żeby jechać do bike parku? Gdy wstajemy, trzeba jechać do bike parku. Nie. No właśnie, nie musimy jechać do bike parku. Krynica Zdrój położona jest około 200 km na wschód od Bielska, dlatego do tej pory jeszcze na rower tu nie przyjechaliśmy. Zdecydowaliśmy się teraz przyjechać dzień wcześniej, przenocować i od samego rana móc ruszyć na bike park. Widzę wieżę. Jesteśmy już gotowi, spaliśmy w tym miejscu, a jeździć będziemy tam, na górze. A gdzie, Magda, będziesz na górze? Gdzie jest to? Tu? Tu? To jest góra? To jest wieża. O właśnie, tam będę. To pokazuje wieża? Pierwszy wjazd na górę. Już się przekonaliśmy, że musiałem sam sobie założyć rower, nie byłem na to przygotowany. Byłem przygotowany do tego, co jest w Kolnicach, ale nie jest trudno, więc nie ma problemu. Mamy łatwy hak, na który po prostu wieszamy rower za siodełko. Ale mi pan założył. No bo to chyba panią, bo tu nie ma równouprawnienia. Bardzo dobrze. No nie ma oznaczenia. Nie, ta jest jakaś prosta. Białe. Teraz dla Ciebie trasę. Trzy. Dzida? Dzida? Ja chcę gałganem. Kometa! Jezu, kometa! Ja chcę kometą. Na początek mapka. Oczywiście góra jest nieduża, ale widać, że wykorzystany teren jest maksymalnie. Już wiemy, że nie ma teraz czarnych. Jest jedna trasa czerwona, Dzida, która po nachyleniu obstawiam, że nie jest szczególnie trudna. Mamy dwie niebieskie i jedną zieloną. Jeżeli chodzi o trasę zieloną, to ja oczywiście bym jej nigdy nie jechał, ale Magda mówi, że może powinniśmy pojechać, żeby Wam pokazać, że możecie przyjechać z dziećmi, z żonami, z szwagrami. Co z tej żony? Niektóre żony super jeżdżą. Ta żona, co ostatnio z nią jeździłeś, pamiętasz? Która moja żona? No ta, która tak skakała. A ile ja mam żon? A co, ja nie wiem, jak Ty masz te wyjazdy co tydzień. Zjechaliśmy trasą zieloną i powiem Wam, że to jest jedna z lepszych zielonych tras, po jakich jechałam. Bo budowniczy tutaj, kto to buduje jednak? Sołtys Gravity Crew. Sołtys budował. Chłopaki, budując tą trasę, nie zrobili tego na odwal, że dobra, ci ludzie, co pierwszy raz jeżdżą, to i tak nie potrafią jeździć, więc niech sobie jadą w trawie i tam nieważne, jedna trasa, dwa zakręty. Nie! Są różne przeszkody, są bardzo fajne bandy, są falki, są jakieś malutkie stoliki, jest mnóstwo przeszkód, naprawdę fajna trasa. Na przykład, jeżeli nie jeździliście długo, żeby się rozjeździć, albo po prostu z kimś, kto nie potrafi jeździć. Super trasa, podoba mi się. Jak tam ta niebieska? No ta hopka nie dla mnie. Moim zdaniem to jest taka trasa hopkowa. Alej tak zwany. No, niebieski alej. Bo to niebezpieczne są, one są szybkie.
Tak, zdecydowanie trasa Niebieska Kometa to trasa pełna hopek, małych hopek, łatwych hopek, przewidywalnych, na pewno raczej z zapasem prędkości, więc ktoś, kto jeszcze trenuje skakanie, jest na takim bardzo początkującym poziomie z odrywaniem się od ziemi, tu trochę potrenuje. Druga trasa, niebieska trasa Gaugan, moim zdaniem bardzo podobna do trasy Kometa, też mamy dużo hopek łatwych, krótkich stolików, więc znowu, jeżeli ktoś chce trenować, to znajdzie coś dla siebie. Moim zdaniem dla osoby mało zaawansowanej te hopki mogą być nawet fajniejsze niż na trasie Niebieska Fala w Skolnitach, więc jeżeli chcemy trochę poskakać, to jak wiecie, w grupie Pingwina bardzo często trafiamy na fajne hopy. No i niestety, na trasie Gaugan w połowie mamy podjazd, jest taki nieprzyjemny. No i co? Pedałowa. W dolnej części czeka nas jeszcze kilka fajnych stolików. Niestety przed tym elementem trzeba było też trochę popedałować, więc jeżeli dla kogoś pedałowanie pod górę to zło najgorsze, to będzie narzekał, a komu to nie przeszkadza, ten będzie bawił się świetnie. Że nie ma ze mną Janka, ale jestem już na ścieżce edukacyjnej do wieży i pierwsza zabawa koło. Koło fortuny. Jestem ciemiężycą. No tak. Nawet brzmi jak Magda. Ciemiężyca. Żeby się dostać tam, muszę iść tam. Wieża została zbudowana z ponad 4000 metrów desek. Wyobrażacie sobie, jak to jest dużo? Bo ja nie. Dotarliśmy do Łemkowskiej Zagrody, więc sprawdźmy, jak się nazywają niektóre przedmioty. Właśnie z punktu informacyjnego dowiedziałam się, że wieża była budowana 244 godziny. Nie, 244 tysiące godzin. Kolejna ciekawostka budownicza: na wieży zużyto 3000 metrów drewna akacjowego. Jeśli byście się zastanawiali, czy dacie radę wejść na wieżę, czy trudno się wchodzi, to absolutnie nie. Idzie się praktycznie po płaskim. O! Pełne zwycięstwo. Jesteśmy na szczycie wieży widokowej w Słotwinach. Jak byłam tutaj w zimie, to tak strasznie wiało, że spadły mi rękawiczki kilka pięter niżej. Schodzę schodami, bo można tutaj też wejść schodami. I zejść schodami. Schodzę schodami, bo jest szybciej, a tam czeka na mnie największa atrakcja, której nie było w zimie. Jak widzicie, największa atrakcja, czyli zjeżdżalnia, jest zamknięta. Nagrywałam tu film w zimie, była zamknięta i teraz nie zdążyłam i właśnie pani zamyka zjeżdżalnię. Trasa czerwona, trasa dzida. Jak dzida, to dzida. To mają być gapy, dobra. Więc specjalnie dla was, widzowie, z komentarzem tak zwane z bomby. Z bomby. O, gap! O, bomby! Mam złą przerzutkę. O, podwójna linia, zawsze trawer z górą najlepiej brać. Tu jest gap. Bomby. O, jeszcze jeden. O, ten po wybicie było widać za mało. Utreszczany. O! I teraz takie enduro da. Do hamowanko. Tu dzida i na dole będę. Tak zwany on-site. O! Jest wybicie z Rock Gardena. I bum, znowu do lasu. O! Dzida tak. Bomby można się dziwić trochę. No, powiem wam, że troszeczkę. Trasa szybka, trasa ciekawa, trasa wąska. O, nie. O, jeszcze ostatnia skoczka. Bez dobicia nie ma życia. Pędzel. To jest pędzel. I pędzlem jest dobrze wyczyścić rower, ponieważ pędzel, odpowiedni pędzel, naturalny pędzel, jest miękki.
Dlatego takim dużym pędzlem, może być nawet taki bardzo duży pędzlem, jest najlepiej umyć rower. Często jest lepszy niż taka byle jaka szczota, ostra szczota, która rysuje. Zresztą niektórzy producenci chemii, pewnie ten też, uważa, że to jest taka magia, że popsikasz, płuczysz, jest ok. Zapomnijcie, na wyschnięte błoto nie ma takiej chemii. Zawsze wam polecam najpierw woda, potem psikanie, potem pędzel, potem spłukiwanie. No i widzieliście u mnie motorek, bo w tym roku powstanie jeszcze odcinek o chemii w rowerach. Moim zdaniem chemia w rowerze trochę jak narzędzia w rowerze. Musimy mieć odpowiednie narzędzia do odpowiednich rzeczy i w tym roku wam to jeszcze wytłumaczę, co jest do czego. Rowery umyte, na koniec jeszcze wpadliśmy do karczmy coś zjeść, a w międzyczasie oglądamy nasz suwenir. Tak właśnie wygląda reprezentacyjna. Nieważne. Reprezentacja Polski. Reprezentacja Polski. To my. Najpiękniejsza para w okolicy. Witam Państwa w kąciku kulinarnym Dirty Tmor. Dzisiaj naprawdę będzie obficie. Mamy dwóch znawców jedzenia. Zupa kwaśnica z grzebekiem, ziemniaczko. Ja sobie chlebek wrzuciłem, wiem, że nie wszyscy tak preferują. To jednak nic. Zapraszamy do kącika naszą ekspertkę. Kotlet schabowy, ziemniaki i kapusta. Kapusta prawie nigdy nie jest dobra. Łupie ładnie. Pachnie ładnie. Co do tej kapusty, to po prostu kapusta tak naprawdę nawet zasmażona robi się długo. Dlatego leży. Dobra. To oczywiście nie było jeszcze wszystko. To takie pięknie, taki dosyć duży jest. Dawaj. Bardzo dobry? Tak, uważam, że naprawdę dobry. Ładnie pachnie. Dobry jest. Ma super sosy. Na pewno nie jest gorszy niż w Bajkbarze. Jakie będziemy mieli wspaniałości, gdy pijemy tą wodę? Jak się będziemy czuć? No. Śmiesznie. To są takie grzybowody? Proszę, bardzo, bardzo kameralne będzie zakończenie. Skoro jesteśmy w Krynicy, to przyjechaliśmy do głównej pijalni wód. Czyli wody, nie wody, jakby ktoś miał wątpliwości. I skoro byliśmy dzisiaj na Słotwinach, to mamy też wodę. Słotwinkę. Słotwinka, Tadeusz i Zuber. My najpierw przetestujemy wodę, a potem podsumujemy dzisiejszą jazdę bike parku. To Słotwinka, albo to jest Słotwinka, no już teraz to nie wiadomo. Tak, to jest Słotwinka, jest najlepsza, jest normalną wodą. Teraz Tadeusz. Nie, to jest ta jajeczna. Jak woda z akumulatora. To jest trochę... Jakbym zjadł jakieś zdechłe jajko. To będzie słone i jajeczne. No to smacznego. O Boże, jakie to jest ohydne. Słono-jajeczne. To jest tylko jajeczne, a to jest dobre. Jeżeli chodzi o Bike Park Arena Słotwiny, to miałem naprawdę bardzo niskie oczekiwania, bo wiedziałem, że to jest mała góra, że jest płaska góra. Wiedziałem, że tu nie ma jakiegoś wyjątkowego super bike parku, a było naprawdę nieźle. Przede wszystkim było nieźle, bo były całkiem ciekawe hopy. Jeżeli mamy tak podsumować, dla kogo miejsce jest fajne? Na pewno fajne dla osób początkujących, ale o tym powie więcej Magda. Jeżeli chodzi o skoki, to uważam, że na tym bikeparku można robić dużo skoków. I te skoki są naprawdę fajnie zrobione. Flow jest poprowadzony całkiem nieźle. Nie wiem, czy bym był aż tak odważny ze stwierdzeniem, jak ktoś ostatnio powiedział, że to jest najlepszy flow trail w Polsce. Jest naprawdę dobry. I przede wszystkim była bardzo dobra jakość tras. Wydaje mi się, że w tym momencie w Polsce nigdzie na tak dobrze utrzymanych trasach byśmy nie pojeździli jak tutaj. Hopy było łatwo dolecieć, jak ktoś ogarnia i szybko jeździ, to łatwo było też przelecieć, ale mimo wszystko uważam, że jeżeli macie jeden dzień, żeby gdzieś tutaj w okolicy pojechać do bike parku i lubicie skakać, tyle was za bardzo nie interesuje, bo ta czerwona trasa to powiem taki mocny dodatek, to zdecydowanie powinno wam się to podobać. Szczególnie, że jeżeli jesteście, macie na przykład karnet pingwina taki całoroczny jak my mamy, to wtedy możecie na jeden dzień przyjechać tutaj do Słotwin, a następnego dnia pojechać do Kasiny, która jest całkiem blisko, a wiemy, że Kasina w przyszłym roku będzie super. Pobudują ją chłopaki, którzy wiedzą jak budować. Jeżeli chodzi o trasy niebieskie, to ja tak mam trochę ambiwalentne uczucia, bo tam było za dużo jak dla mnie hopek, jakichś stolików hopek,
a to tak naprawdę mi nie jest potrzebne do szczęścia. Ja wolę zakręty, jakieś muldy, małe przeszkody, także mogę jechać cały czas dosyć szybko, a te hopki mnie hamowały. Natomiast, i to jest to mówię o niebieskiej trasie, natomiast jeżeli chodzi o trasę zieloną, to jest super trasa zielona, żeby przyjechać z kimś zupełnie początkującym, albo z dziećmi, i myślę, że można się tam naprawdę cały dzień świetnie bawić. Czyli w takim razie na sam koniec, pamiętajcie o subskrypcjach, ta seria powstaje dla was. Jeżeli wam się podoba, to skomentujcie, a my pijemy wasze zdrówko. Zdrówko. Magda dawno nie jeździła na bike park, więc przygotowaliśmy się, żeby pójść na śniadanie. Zobaczcie, to jest rowerowy duch. Ja myślałam, że już trzeba być gotowa, żeby wyjść na rower. Świetna postawa, idziecie na śniadanie, macie już ochraniacze. Jakbyście wstawali od stołu, uderzyli się w kolano, rant, to jesteście bezpieczni.